Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored 2. Uwaga, już wam mówię, gdzie był zarówno obraz, jak i drugi plan. Uwaga, tam zaraz przy tej pierwszej runie w pysku wieloryba, na górze był plan w safe. Jest safe otwarty bez kombinacji. Tylko jest ziomek w tym, więc trzeba uważać. W środku też znalazłem trochę hajsu, więc jestem trochę bogatszy o jakieś 350 monet chyba. Albo 3. No niecałe, no 310 na pewno. Plus oczywiście, z tym obrazem to oczywiście liczę, bo on jest wart 200. A obraz, jak się z tego wyjdzie, to się chodzi na balkon, potem się wchodzi po takich dwóch wystających elementach, potem na kolejny balkon i jest w środku mieszkanka. Pokazałbym to wam, ale tego nie nagrałem, a w sumie sam też skorzystałem z poradnika na YouTubie, żeby to znaleźć, więc... Znajdziecie, z tego poradnikiem na spokojnie to znajdziecie. No, zróbmy teraz opis z tej misji, który przypadkiem wczoraj sobie skróciłem do połowę. Wyeliminuj zmorę korony, która pomorduje twoich przeciwników, by rzucić na ciebie podejrzenia. Znajdź swojego starego sojusznika, Antona Sokołowa. Ostatnio widziano go, gdy był niesiony w stronę Instytutu Adermajer. Aleksandra Hypatia, która nim kieruje, powinna wiedzieć coś więcej. Dobra, to pomijam, bo to znamy z poprzedniego odcinka jeszcze. To też pomijam. Dobra. I... Okej, okay, tak. Od razu na starcie mamy wrogie terytorium. Czytaj, nie możemy dać się zauważyć. Do personelu najwyższej ani złapać. Przyłapani na podkradaniu zaopatrzenia medycznego zostaną wpisani do raportu. Tutaj... Mizeria jakbym chciał, więc będę ciągnął w taki sposób. I okej, okay, widzę, że ten amulecik. Okej. Okay. To jest? Elektryczny rozbłysk. Co to daje? Zwiększa zasięg min ogłuszających. Bardzo dobre. Bardzo dobre, aczkolwiek... Czy... Dobra, na razie będę z tego korzystał, ale chętnie bym to ulepszył. Co jest? Ej, what? What? Czemu mam 99 kości? Okej, okay, chyba jakiś dziwny glitch mi się przytrafił. Mogę to zresetować? Bo nie chciałbym widzieć aż tyle kości. Chociaż... A dobra, chuj z tym. W sumie mogę teraz eksperymentować z tymi amuletami, nie? Nawet jak będą spaczone, więc dobra. No nie, nie tu. Twórz amulet. No i dobra, poświęćmy tak, poświęćmy... Oba te, żeby dostać te cechy. No i... YOLO, stwórzmy z czterema cechami. Ryzyko spaczenia bardzo wysokie. Ale trudno. Szybkość pływania. Może być. Zjadanie białych szczurów. Picie przywraca zdrowie. Zasięg min, okej. Okay. I... Okej, okay, w sumie nie ma nic lepszego. Dobra, to czekaj. A... Jakbym chciał 3 spaczyć, średni stopień, znaczy 3 cechy dać, bo mamy średnią szansę na spaczenie. Spoko. Szybkość pływania, zjadanie szczurów i zasięg. Raz, twórz. No niestety spaczony. Ale zobaczmy. Wrogie gry zadają nieco większe obrażenia. Okej, okay, takie spaczenie jest dla mnie jak nic, więc spoko. I dobra, i cechy widzę nie ten. Cechy się nie ten, nie zużywają. Tak więc dobrze, to zostawiamy, ale ten amulet zostaje ze mną. No i niech będzie. I właśnie, ile to kości zużyło? 2, okej. Okay. Czyli zależnie, czyli za chyba czwarty level zużyłam aż 4 kości. Albo 3. W sumie zobaczyć, bo nie przyjrzałem się. No, wejdź. Wejdź. No. Tutaj troszkę jedzenia, to od razu sobie przywrócimy. To jest miła, no to... W sumie nic mi nie przywróciła tak naprawdę. Dobra, zobaczmy, co jest najbliżej. Runa. Spaczony kościany amulet. Zwykły amulet. Kolejna runa. I tutaj już są wyżej jakieś. Instytut Adermajer. Dobra, zaznaczmy sobie tę runę, bo ona jest względnie najbliżej. No i powolutku do przodu.
Zobaczmy, czy się uda ją znaleźć. I w sumie nie tylko ją. Wygląda na to, że znowu coś naprawiali przy sterowni kolejki. Zobaczymy? Nie. Chyba po prostu się upewniają, że... Spoko. Chyba jest sam, więc możemy go zgarnąć. Weźmy go. O, ładnie. Wygląda rybia kość. Mam ich w sumie teraz aż nadto, no ale... Może... Może lepiej nie będę tego gadał do głośno. Co pierdolę, w sumie przecież wszyscy widzieliście bardzo dobrze, że mam ile kości, ile dostałem tych kości. No to co? Wróć, ile mam tych kości. Ale jak mówiłem, ja nie wiem co się stało. Jak kończyłem misję, to miałem normalne. Zostawię na obiad smugę krwi. Nie wiem co o tym myśleć. Może Diuk znalazł jakąś nieznaną pandyzjańską małpę czy niedźwiedzia. Sama ta idea spędza mi sens powiek. Jest gość. Jest na amulet. Teraz. Cała rodzina zabita przez ruch. Ale ja błagam. Przecież odwiedzenie ich zajęło. I co mi się tutaj teraz trafiło? Podpalacz. Zasięg rażenia bełtu zapalającego jest nieco większy. Aż tak nie potrzebuję. No dobra, zobaczmy. Co to było? Kurde! Z kiedy autosave? Dobra, dosłownie sprzed chwili. Być może ze znalezienia tego amuletu. Tak? Tak. Jest tam kto? Rozejrzyjmy się! Kurde, ale... Boże, ale jestem w dupie tutaj. Dobra, to jest jakiś wcześniejszy. Może z tym, jak stworzyłem amulet? Nie, po prostu tak wszedłem. Kurde, ale prawie go miałem. Dobra, to jeszcze to raz. Jeszcze to raz. Dobra. Jest, udało się. Okay. Nic się nie jest. Poznasz trochę. Tam jest kapliczka. Spoczony amulet tu, kościany tu. Jeszcze tu jest runa. Czarny amulet jest gdzieś na dachu. No serio, Jezus! Dlaczego? Dlaczego musiałeś się tak tutaj pojawić? Chłopie, dlaczego? Idź tu. Okej. Okay. Tym razem się udało. Ale nadal jestem... zdziwiony, dlaczego tak dziwnie się steruje, kurde, tym dociągnięciem. Tu go raczej nikt nie zobaczy, więc może tu zostać. Niedługo nie będzie się już dało oddychać. Kurde, dużym minusem w tej części tego mrocznego wzroku jest to, że to teraz nie działa tak po prostu, jak działało w poprzedniej części, tylko teraz trzeba... Teraz to jest po prostu taki puls, który się... Nie! Moje dzieci mnie potrzebują! Puszczajcie! Teraz to jest taki puls po prostu, który się... Czy zabili tą babę, czy mi się wydaje? Co? Co to ma być? Ej, kto? Fuck you! Dobra. Aha, serio, raz tu wlazłem i się ten autosave zrobił, ale już na powtórkę nie mam co liczyć, co? Zajebiście po prostu. Co w takim razie? Pracujesz tu już kilka miesięcy. Wiesz, że nie masz wstępu do biura doktor Hypatii. Ale ja błagam. Przecież odwiedzenie ich zajęłoby pani doktor najwyżej kilka godzin. Moja 7-letnia córeczka złamała nogę, znosząc wodę górnikom. A synek, 3-latek, od tygodnia... Dobra, żebym nie musiał tu potem włazić, ponownie zapis poproszę. Od niej kaszle pyłem. Okay. Jest taki blady, wręcz szary. Mogłabym ich tu przeprowadzić. Jest mi bardzo przykro, ale nic nie poradzę. Doktor Hypatia nie przyjmuje już pacjentów, a Instytut jest pod jurysdykcją Najwyższej Straży. Najwyraźniej nie jesteś w stanie wykonywać swojej pracy bez powodowania trudności.
Nie, proszę, ja nie mogę stracić kolejnego dziecka. Gdzie jest doktor? Zamknąć ją do odwołania. Co? Nie! Moje dzieci mnie potrzebują! Puszczajcie! Aha. Czytać. Oczywiście, że umiem. Co? Okej, okay, no przyznam, umiem. Tego się trochę nie spodziewałem. Na wszystkie litery. I nie tylko. Okej, okay, mogę tutaj wyłączyć... Tak, więc... No. Wyłączmy. Już mieć to z głowy. Okej, okay, ona chyba żyje, tak mi się wydaje, więc nie ma co się tak przejmować. Ktoś ją gościu po prostu ogłuszył i tyle. Tu jest... O, czekaj. LOL, nikt tego nie zauważył. O, dobra. Nice. Kuśwa! O, dobra, ale mam tutaj... O, autosave'a tu mam. Zobaczmy po czym. Teraz kurde zjebałem z tym, że nie miałem tego wybranego. Okej, po wyłączeniu, świetnie. Skoczyłem na typa, ale obok był inny. Czuję się znałem panom. Co? Jak nikt. Jak ktoś gorszy niż nikt. Okej, to było teraz dziwne. Tu ze mną od razu. Cyk na górę. No, cię raczej nikt nie znajdzie. Chyba, że przyjdzie wymienić zbiornik albo wsadzi go z powrotem, to wtedy jest na to spora szansa, ale liczę na to, że nikt go tu nie znajdzie. Włączmy to ponownie. Ależ to śmierdzi. Muszę jedna sobie załatwić zapasowy mundur. Jedna cholerna noc i już jestem pokryty szafkami. Okej. Cisza. Zjadło. Jabłko. Nie, chodzę. Nie, abata, żebym cię tu zostawił. Trochę naboi się przyda, bo nie mam żadnych. Cała rodzina zabita przez rój. Zdeformowana. Nic nie widzę takiego, gniazda, więc... krwiąc. Potworność. Czekać na regen. No i skaczemy dalej. Dołącz do kumpla. No i super. Duke Sarkonos. Luna. 15 metrów pode mną, czyli krótko mówiąc piętro niżej. No i mówi mi, że mam zachować. Cicho, nikogo tu nie ma. Spokojnie. Ciekawe, czy plotki o zmorze korony są prawdą. To na... Dobra. Mam teraz taką drobną ambicję, żeby przejść tą misję i wszystkich ogłuszyć, ale ani razu nie dać się zauważyć przez przeciwników. Zobaczymy wtedy, czy będę miał status ducha, czy może jednak, żeby dostać w tej części status ducha, faktycznie nie można w ogóle nawet tknąć wrogów. Dobra, żeby ich tutaj znowu nie restykowywać, to kolejny sejwik. Dobra, chyba już to jest pusto. Liczę z tego gościa tam. Zabrać tego podpalacza. A on tu jest sam. Ten jest tam. Tylko więcej nie mogę nosić. No problem. Cyk podduszony. Dobra. Spokojnie, żołądku. Niedługo wrzucę w ciebie obiad. Twój ryj właśnie spotyka się z glebą, więc raczej nie tak... Ej, kurde, dwie rozmowy się nałożyły na siebie i nic nie zrozumiałem w ogóle z tego, co było gadane. Jego stawimy poza zasięgiem widzenia i raczej będzie w porządku. Tutaj trochę winogron i sakieweczka. 10 monet to niewiele, ale zawsze coś. Dobra, będzie w tym idziemy dalej, to pada. W sensie na te nieznane nam jeszcze tereny, to wypada jednak.
wytwarzać. Oho. Według planów biuro jest na czwartym piętrze. Roku na morzu tkwie. Sporo tych krwiobzów. Lepiej ich nie tykać. Nie. Panie, równie żywy co głowy. Coś, ktoś znalazł ciało? Rozejrzę się. Ej, tego nie robili w poprzedniej części. W sensie, nie od razu. Okej, okay, warto wiedzieć. Żyje? Tak, no żyje. Wystarczy, gonga wkracza mi tyle. Dobra, może na wszelki wypadek ją też stąd zabierzmy. O, przychodzi na tę kasę. Dobra, uwaga, czy jestem w stanie tutaj wskoczyć? No. Czekaj, tu. No! Nie, nie jestem. A z fotela? No, wejdź na fotel. Też nie. Musiałbym tak... Tak lekko do tyłu się odtegować, ale... Na szczęście nie muszę się tam aż tak martwić. Stawiamy ją. O! Wiesz, tu jest? Jest! Chyba śpi, więc no lepiej nie rozbijać tego szkła. Bo ostatnie czego chcę to nadmierny hałas. Może go umyślnie. Najwyraźniej doktor Hypatia nie zajmuje się już pacjentami. Pytanie, czy ma w ogóle do nich dostęp. Formuła, z którą niewiele zrobię. Mogę otworzyć zamek, spoko. Ej, ciaku, padłeś już? Dobra, psa wiadomo, psa muszę albo zabić, albo uśpić. Idealnie zgarnięty. Zabieramy go w takim razie. Dobra, jak go tutaj postawimy tak on, to raczej nikt go tu nie znajdzie. Może z drugiej strony. To otwieramy. Poprawka, ktoś jest, ale śpi. Ostrzałki usypiające, jak miło. Niewysłany list do rodziny. Okej, okay. Trochę lore jest więcej. Śpi sobie dłużej w takim razie. Dobra, tu jest zwitka. Uwaga, zwitka. Przepraszam, trzech strzałek, nie czterech. Myślałem poprzednim odcinku mogłem znaleźć akurat zwitkę czterech. Anyway, mamy tutaj zwitkę trzech strzałek, a zgarłem z nich tylko dwie. To co, jedna jest bezużyteczna? Nie da się jej użyć, czy co? Ja serio, nie wiem jak to rozumieć. Dobra, poza tym... Wszystko. Dobra, mogę zużyć tą jedną strzałkę jeszcze na tego psa. Żeby go uśpić. Bo jest chyba sam tam ten pies. W sensie jest jeden. Nie, są dwa. Są cztery. Zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi. Okej, tam nie wchodzę. W takim razie. O tych strzałkach muszę pamiętać. I tak serio? Dobra, no... Skoro sam nos wyściubił poza teksturę, no to kimże jestem, żeby mu nie podarować takiego pysznego strzału? W ogóle takie mi pytanie, po co im w ogóle te strzałki usypiające, skoro oni nie korzystają ani z tych strzałek, ani z kuszy? Co to jako leki uspokajające biorą, czy co? Zresztą nie, nawet to mi nie pasuje. Że serio, po co im te strzałki? Nie widzę sensu totalnie. Dlatego, żeby oni mieli to mieć. Coś w środku? Chyba nie. Tranu.
trucik. Pierdolety. Tutaj też chyba pusto. Czy tutaj coś? Tego wosk na tym w kopercie. Trochę jedzenia. Nie to wszystko. Mogę jakoś zaznaczyć te drzwi przed uderzeniem? Nie. Szkoda, bo on sobie tak oznaczał drzwi, które, w których już byłem i wiem, że mam to wszystko z ten. Że wszystko stąd zabrałem. Dobra, zobaczmy. Tu mamy normalnie schody na dół, więc powinienem być w stanie z tym prostym wyjść. Jeden tutaj. Tak więc. Słyszę kogoś jeszcze. Nie, dziękuję. Choroba to choroba, nawet owinięta w jedwabny ręczniczek. Ja sobie tylko wyobrażam ludzi kaszlących krwią na swoją porcelanę i herbatniki. Włos mi się na głowie jeży przez to miejsce. A co się w ogóle stało z tym dozorcą? Hamiltonem? Słyszałem, że podobno mu odwaliło na nocnej zmianie. Ta, zamknęli go na oddziale zabiegowym dla jego własnego dobra. Robił tu za sprzątacza jeszcze za starego Duke'a Theodanisa. Nikt nie powinien tak długo pracować w tym miejscu. Okej, okay, pogadali sobie. Megan podpłynie, jak już się zajmę tą wieżą. Super. Tylko czemu w takim durnym miejscu muszę, kurde, stać? Chyba był tam. Nie, nie wierzę! Kiedy? Dobra, szukasz wady? Nie uciekniesz! Czas zainkasować nagrodę! Mówiłem, nie unikam walki. Ale niestety nie będzie ducha, ale... A nie zrobiłem sobie zapisu wystarczająco. Dlaczego jak ja tu wlazłem i rozwaliłem tego typa, to z zapisu po prostu nie zrobiłem. Ale nie wierzę, że idealnie mu trafiłem prosto w ten durny hełm. Bo celowałem prosto w łeb. Nie dość, że zmarnowałem jedną strzałkę, to jeszcze ten. To jeszcze zostałem lekko wykryty. Naboje, bełty... Jezu, ja jestem debilem. Ile mam tych run? Znaczy run. Mam dwie miny. Mogłem położyć minę przecież na glebie i ich zwabić bełtem i sami by się w ten sposób załatwili. Fuck me! A to jest to. To jest to. Znowu nie przemyślałem sytuacji. Dobra, nie popełnię znowu tego samego błędu. Zapis. Może w trzeciej misji uda mi się zdobyć ducha. Dla kontrastu, jako Doubt zdobyłem ducha dopiero w ostatniej misji. Co w ogóle jest zabawne, no ale... No i zobaczmy. Jak no, podłoże... No. Pięknie. Teraz pytanie, czy on padł? Czy on... Nie! On żyje? Nie, nie żyje. Ten akurat też, znaczy nie, ten żyje, ale myślę, że tak spadł na niego i przez to właśnie znokautował jakby tego drugiego, ale nie, dobra, czyli tak. Jak minę podłożę, to muszę już być gotowy, żeby tego drugiego typa złapać. Tego elitarnego. Weź tę minę. Postaw. Kurde, Popierdoliłem guziki. Chociaż? Czekaj. A spróbujmy to zrobić bez runy. Znaczy bez runy, bez miny. Czy to by się udało? Dlatego? Jest! Złapałem! Dobra. Ciebie też zgarniamy. Świetnie. Dobra, czyli nawet nie musiałem miny wykorzystywać. Co? Bardzo dobrze.
Dobra, czy jest to do niej jakieś wejście? Nie ma. Okej, okay, czyli mogę też ich tutaj na spokojnie zostawić, ponieważ nikt ich tutaj nie znajdzie. Nie, nie panel, to tram. Wyłączamy. Jego bym się jeszcze pozbył, nie? No! Come on, co to są za zaskoki? Jedna. Dobra, ale to jest też trochę naciągane, bo jakby, wiecie, biorąc pod uwagę, z jaką prędkością my na nich spadamy, to oni czasem też nie powinni przeżyć tego upadku. Dobra, dwa bełty, więc mogę dwa posłać gdzieś tu do oceanu. I dwa sobie zabrać. Tego typa zabiorę dla pewności. Na górę. Kurde. No nie gadaj, że tam nie trafię. Na szczęście chyba. Ewentualnie tak sobie pomóc. Po raz kolejny objawia się duży minus tej umiejętności. Czyli jej durne celowanie. Oraz też ponownie fakt, iż nie jest to po prostu teleport, tylko wystrzelenie takiej macki, dzięki której po prostu mogę się przyciągnąć w jakieś miejsce. Lub, jeśli skoczę, to przedłużyć sobie skok. Tylko wiadomo, że przedłużyć skok, to muszę dalej trzymać dalej i wtedy będę po prostu dalej polecał. Dobra, 27 minut, ja tutaj nic nie zrobiłem. A patrzcie, nie, tu nie ma schodów. Ciekawe. Dobra, oznacz literunę w takim razie. Co jeszcze jest blisko? Spaczony amulet i kolejna runa, gdzieś tutaj. Okej, tu mnie nie było, więc muszę uważać. Stypiasz, jest runa tak po prostu na ścianie. Spoko. Okej. Czyli jeśli mam dwa i jedną mutan, wciąż mam jedno. Ale jeśli potem jest je... Nie, jeśli on jest je... To co? Ale jestem głodny. Byle do końca zmiany. Potem pójdę. Dobra, ponownie zapis. Idę do domu i trochę odpocznę. Niech mnie ścisnie! Tu, nie dajcie! Ja pierdolę! Jezu, w jakim on durnym miejscu stoi. Dobra, czyli tak. Nie mogę go załatwić, bo momentalnie mnie zobaczą. Nie przez nią. Czym ja jestem? Czuję się jak pończocha bez nogi. Jak nikt. Jak ktoś gorszy niż nikt. Dobra, ta runa jest gdzie? Tutaj, po prostu. No i gdybym miał teraz na przykład upgrade, no to mógłbym sobie po prostu zgarnąć, no ale nie ma. Więc tak po prostu jej nie zgarnę. Dobra, ile tu jest osób? Łącznie 5. Tego typa mogę zdjąć po cichu normalnie, bo nie ma bata, że ktoś mnie zauważy, jak się go pozbywa. Oho, kto tu stoi? Nie gada, że gniazdo stróży tu są. Nie, dobra, to jest tylko służba. Dobra, jeśli... Czy... Dobra, jeden chuj, czy jakiego użyję sformułowania. Jeśli tu nie przyjdą, to czego nikt nie znajdzie. Jest dobrze. Wiadomo, im nie muszę robić absolutnie nic, bo oni nie są dla mnie żadnym zagrożeniem. Nawet jak nie zobaczą, no to jedyne co zrobią, to po prostu zaczną krzyczeć i będzie trochę raban. Czy ja zamknąłem szafkę przed wyjściem? Jak ostatnio zostawiłem ją otwartą, ktoś wsadził mi o śluzy na naszej kurtki. Nikt, wydaje ci się.
Dobra. Kolejny zapis. Okej. Okay. Powietrze jest jakieś ciężkie. Dobra, spróbujmy użyć kuszy. Próbuj się wywalić. Pomogę w poszukiwania. Nie? Nie ma. No, serio. Serio. Akurat ten musiał tutaj momentalnie przylecieć. Co mamy zrobić z resztkami? Kiedyś dokarmiałem psy. Bez twoich jadowitych tekstów. O cholera! Co to było? Słyszysz to? Wszyscy tam poszli. Ten jeden został. Ciekawe, kto to był. Dobra, YOLO. Może uda mi się zabrać runę i spierdolić. Coś to jest. Zabierz runę. I podsuwit. Nice! I akurat dwie runy. I teraz pytanie, czy chcę ulepszyć tworzenie amuletów, żeby mieć niższą szansę na spaczenie? Czy chcę ulepszyć dociągnięcie, żeby przyciągać przedmioty? Chyba chcę to. Chyba chcę to, bo teraz by mi się to naprawdę bardzo przydało. Żeby po prostu tę runę zabrać mi z spoko. Na pewno nie. Dobrze. Nie będziesz się wiecznie chować! Powiedział, że chce. Ktoś tam był. Wyglądało jak... Nie wiem, ale ktoś tam było. Co? Usłyszeliście jakiś mały hałas i robić afer? Jeszcze wyżej jest biuro. Tu jest ta jedna. Nadróbmy przynajmniej błąd wcześniej. Jej się podpłądźmy. Na dzień dobry. Nie, nie, nie! Okej, to w ogóle mogę chyba wejść... Górą do tej windy. Wejdę? Ktoś się tam prosi o kłopoty. Lepiej się rozejrzę. Okej, to są łączniki, które mogę zniszczyć, żeby ewentualnie ta winda spadła. Spadła na ten. Na niższe piętro. Macie pilnować, żeby siedziała tam, gdzie siedzi. Hypatia nie może opuścić. Zapamiętajcie. Ciekawe, co to właściwie jest. Ona jednej nocy po prostu zniknęła i wciąż nie pojmuje, jak siebie dostała. Cóż to jest nie tak? Może nie do końca się rozumiem. Jeśli ktoś zapyta, to pani doktor nigdy nie opuściła ośrodka, nie licząc wezwań kilka. O, klima. Siwa. Do jedzenia. Mam jedną jedyną, niestety. Kurwa, ja jestem zjebem. Kupiłem tę moc, a zapomniałem o niej ją w ogóle użyć. Zapomniałem, że przecież mogę zlinkować dwóch typów i kurwa się pozbyć jednym strzałem nawet. Razy windę. Tak. O, a czekaj, to nie jest ten. To nie jest to jej biuro. Dobra, to czekaj. Wychodzimy na dach. A tu wyżej jest amulecik. To sobie zabierzmy. Jest ten czarny amulet. Znowu. Nie, ja nie rozumiem, jak działa namierzanie tego skilla. On raz namierzy to, co chce, żeby namierzył, a raz namierzy coś totalnie losowego. Bez ich ciągłego. No. Dobra, tu już mogę skakać, ale nie mogę na tyle skoczyć. Dzięki. Naprawdę, dzięki ci bardzo. I
I powiedz mi, że w tym przypadku mignięcie korwo nie byłoby po prostu lepsze. Dobra. Okej, tu już wejdę normalnie. Dobra, gdzie ten amulet? O, w gnieździe. No, ale nie mamy w domu. Widocznie nie. Zobaczmy, jeszcze trochę monet. Co daje czarny kościany amulet? Bo to jest coś, czego wcześniej nie było w grze. Przepastny duch. Zwiększony maksymalny poziom many. Poproszę. Okej, okay, a pytanie, czy ja mogę go zniszczyć, żeby zdobyć cechę? Nie możesz nauczyć cechy, ale 4 kości dostaję w zamian. No, gdyby nie ten glitch, to pewnie bym się na pewno tym bardzo jarał. No bo aktualnie mam 98 kości, a nawet nie wiem, jakie jest maksimum. Ile można ich mieć, tak więc? Okay. Ale narzekać nie będę. Większy poziom many? Zawsze na plusie. Dobra, co tu jeszcze mamy w pobliżu na jakimś dachu? Mamy blisko te runy. Tu zaraz pode mną jest runa. Muszę mi namierzyć. 50 metrów, dobra, to nie aż tak zaraz pode mną. Okej, dwa amulety jeszcze. To jeden jest jeden na pewno jest na dachu. Dobra. Mogę się wychylić? Przez moment mi się zdawało, że słyszę krwioksy. No, trochę to nienaturalnie wygląda, ale nie. Ten jest jeszcze piętro niż jeden. Zmiana warty o północy. Nie powiem, to było trochę do przewidzenia. Ale samo usłyszenie biegania to jeszcze nie jest wykrycie. Runy tak blisko i tak daleko zarazem. Nie dwie. To posłuchajmy, co Mielis ma do powiedzenia. Lubię obserwować, jak opowieść się zmienia, gdy jest powielokroć przekazywana z ust do ust. Ciągle zniekształcona, niezrozumiana, słabo zapamiętana. W nadchodzących latach historia z mojej kolony zostanie zdeformowana. Przekuta jak miękki metal. Wiemy jest potwór, którego należało zniszczyć. W innych ofiara niecnej zdrady. Ocalona, gdyż udało ci się znaleźć alternatywę. Ale ty nigdy nie zapomnisz prawdy, tak? A przynajmniej swojej wersji. Proszę, czyżby była mowa o zmorze korony? Być może. Tutaj przyciągaj wrogów, zabijać lub okuszać w locie, nie jest to dyskretne. Chyba, że mam ten amulet zategowany, bo wiadomo, to jest osobny upgrade, którego muszę najpierw mieć. Gdy celujesz dalekim chwytem podczas spadania, czas ulega spowolnieniu. Pozwalcie to na większą precyzję i zmianę kierunku. Szkoda tylko, że czas zwalnia, a nie jest zatrzymywany, jak w przypadku Dauda. Ale jak to mówią, lepszy rydz niż nic. Ale nie. Ulepszmy teraz domino, żeby 3 typów naraz można było tym ogłuszyć. No i może będę miał w końcu szansę, żeby to wypróbować, no bo... Póki co mam to, ale nie mam jak tego stegować, nie? Znaczy jak? Coś się okazało, że to kupiłem, ale jak debil tego nie wykorzystałem. Jeszcze jest amulet, powiedzmy, piętro niżej. W ogóle złapałem się teraz na jednej durnej akcji. Przecież ja mam jeszcze opcję szybkiego zapisu. Dlaczego ja tego nie wykorzystuję? Kiedy chcę coś przetestować.
Marto, chodź pokochaj mnie, roku pół na morzu tkwi. Ona jest tutaj. Amulet jest no dosłownie pode mną. Część naszych dopytuje się, o co w tym wszystkim chodzi. Czemu dwa oddziały obstawiają Adermajer, by chronić jedną kobietę? No, dopytują się? Tak, sir. Martel chce wiedzieć, czemu nie lejemy wyjców. Czego ja bym nie dał za oddział takich, co to nie chcą wiedzieć? To po prostu dziwne, sir. Tam już nawet nie ma żadnych pacjentów. Chłopaki nie pojmują, czemu doktor Hypatia jest aż tak istotna. Co mam powiedzieć, jak temat wróci? Jeśli ktoś znowu o tym wspomni, to powiedzcie, że Duke żywcem nas oskuluje, jak jej włosek z głowy spadnie! To konkretna informacja. A w ogóle jeden z tych gości to jest ten z tego... Ej, a ty niby dokąd cię wygrałeś? To jest ten z tego mema, nie to ma procent. Dobra, wytestujmy to domino wreszcie. Przecież... Dobra. Macie. Bez radości! No i pięknie. Runa zgrabnie wykorzystana, choć w nieco mniej zgrabny sposób niż bym chciał. Ładnie. Banany, trochę monet. Dobra, domina się niestety nie udało wykorzystać. Trudno się mówi. Jeszcze będzie okazja. W sumie no jedna jest zaraz obok, nie? W tym kancie, gdzie stoi tych trzech typiarzy. Zobaczmy więc, jak to działa. W praktyce, bo w teorii no to ciężko się nie domyślić. Dzieje się coś w wielkim pałacu? Widzisz coś interesującego? Daj popatrzeć. Ty, dobra, w sumie, czekaj, mam taki pomysł. Wejdźmy na górę. Za daleko. Roba, może przytrafiłoby nam się choć parę emocjonujących dni. To i tak lepsze od siedzenia w kopalni. Urodziliśmy się, żeby się zanudzić na śmierć, jak nasi rodzice. To jest klątwa. Dobra, i teraz... No... Ten... Nie, czekaj. Ten... I ten... I cyk! Bueno. Dobra, czyli to się z tego, jeśli dobrze zauważyłem, to się zużywa dopiero w momencie, w którym faktycznie coś zrobię z tym połączeniem. Tak więc super. Trzech typa ogłuszonych jedną śmiercią z powietrza. Jednym skokiem. Ale wiadomo, mogę też tak zabić trzech typiarzy, wykorzystując trochę many i jeden skok. I jeszcze zrobić to totalnie po cichu. Dobra, raczej tutaj się już nie ma czym przejmować, więc możemy ich tak zostawić. Czy chcę wyknąć teraz flaszkę? Czemu nie? Pewno się jeszcze jakaś formułka tutaj znajdzie. Dobra, mamy teraz tak. Tutaj runy. Runa. I dwa amulety. Tylko do tych amuletów póki co nie mam dostępu. Czyli wychodzi na to, że będę musiał najpierw dostać się jakoś do tej piwnicy, ale no... Znaczy tak, jakoś dostać się mogę, tylko... Jezu, mogą tak po prostu otworzyć. Ajajaj. Bo nie wiem, czy chcesz tak głośno to zrobić, nie? Bo wiadomo. Jeśli ja tutaj... zrzucę tę windę, to raczej spora część ludzi się tym zainteresuje, to jest po pierwsze. A po drugie, no raczej kiepsko byłoby stracić tę windę. Zobaczmy, co się dalej kryje. Oby nie wrogowie. O kurde, pułapka! Mogę aktywować. O, czekaj. Rozbrój. Pięknie. Klucz Hamiltona tu potrzebuję.
Dobra, co by się stało, gdybym w sumie to aktywował? Bo nie widzę żadnego wystrza. A, czekaj, nie wróć, tu są. Jeden bełcik i to... A nie, kolejny bełcik. Okej, ale tutaj jeszcze będę musiał wrócić. Trochę jedzenia. I niewiele więcej. Te prywatne pokoje. Aha, i to jest tutaj, gdzie były te, dobra. Gdzie były dwie runy i zarazem, gdzie był... gdzie był ten ołtarz, czy tam kapliczka. Doktor Hypatia nie będzie dziś pracować w swoim biurze. Należy szukać jej na zamkniętej sali oddziału rekonwalescencyjnego. Nie wolno jej przeszkadzać. Na wypadek sytuacji awaryjnej zostawię klucz Hypatii w jej biurze. Dziękuję. Jeszcze jedno. Woźny Hamilton ma pozostać na oddziale zabiegowym, póki go nie przesłucham i nie zdecyduję o jego losie. Zamknęliśmy go w tym tam ogródku. Nikomu nie wolno z nim rozmawiać, ani nawet wchodzić do pomieszczenia. Dobra. Gdzie jest klucz? Pryzmat z krwawej żywicy. List do Dobra, od Duke'a, to będzie istotne. Moja wspaniała Aleksandrio Hypatio, czy może Alex, jak nazywają cię przyjaciele. Jakże cenna jesteś dla mnie, dla Serkonos. Co byśmy zrobili bez jednej z naszych najwspanialszych filozofek natury? Przez to wszystko nie sypiam po nocach, martwiąc się o twoje bezpieczeństwo. Co jeśli zaatakujecie jakiś nieuleczalnie chory biedak, albo wystawianie na działanie jednej z tych paskudnych chorób, które leczysz, okaże się dla ciebie śmiertelne. Co by się z nami stało? Do kogo byśmy się zwrócili? Rozumiesz więc chyba, dlaczego nakazałem Najwyższej Straży mieć na oku twoje gabinety w Addermeier? Zgódź się na to tymczasowo, jako Duke rozumiem twoją wartość i jestem zdeterminowany, by zapewnić ci bezpieczeństwo. Pozdrawiam, Luca Abel. Mamy klucz. Tu się dostaniemy na inne piętra, dzięki temu. Doktor medycyny. Aleksandria Hypatia. No to żeś się ten... napój. Serio, czemu ja nie mogę tego wypić po prostu? Więc co? Zagarnął mi tego oznacza. Tutaj co? Notka. Eliksir. Dobra. No, istotne rzeczy. Proszę bardzo, kolejna. O, to może być istotne. Posłuchajmy. Omdlenia są coraz częstsze. W dodatku mam coraz bardziej niepokojące sny. Nie mogę nawet odpocząć. Duke Abel na początku wydawał się nadopiekuńczy, ale teraz jestem właściwie więźniem w swoim laboratorium. Żołnierze dają mi spokój, ale i tak czuję się ciągle obserwowana. Najbardziej smuci mnie to, że nie mogę pracować. Zawsze czerpałam siłę z więzi z ludźmi, którzy mnie potrzebują. Robotnikami i ich rodzinami. Za każdym razem, gdy słyszę, że wśród górników pojawiła się choroba albo dolegliwość, boli mnie, że z nimi nie jestem i nie mogę im ulżyć. Nie! Nie chciałem tego zatrzymać, się schować ostrze. Dobra, ale chyba mogę to wam rozpiskę pokazać. Robotnikami, rodzinami... Dobra, na szczęście to był sam koniec. I nie mogę użyć cierpieniu. Na szczęście to był sam koniec tego, co gadała, więc tyle dobrego. Tutaj... Czy jest coś dalej? Śledztwo w Instytucie Addermeier. Nie, nic nowego. Póki co nie ma. Dobra. To co? Ode mnie póki co to będzie tyle. W kolejnym odcinku... Tutaj biuro... To przed chwilą tu byłem, halo. Przeszukałem to biuro, nie? Czy jeszcze coś ominąłem? Zbadaj sprawę zmory korony, przeszukaj biuro. No to... Halo, co ja tu jeszcze ominąłem? Skoro się ten cel nie zaliczył. Tu? Nie. Tu? Nie. Też nie. A chyba, że to musi po prostu się do końca stegować. Omdlenia są coraz częstsze. W dodatku mam coraz bardziej niepokojące sny. Nie mogę nawet odpocząć. Duke Abel na początku wydawał się nadopiekuńczy, ale teraz jestem właściwie więźniem w swoim laboratorium. Żołnierze dają mi spokój, ale i tak czuję się ciągle obserwowana. Najbardziej smuci mnie to, że nie mogę pracować.
Zawsze czerpałam siłę z więzi z ludźmi, którzy mnie potrzebują. Robotnikami i ich rodzinami. Za każdym razem, gdy słyszę, że wśród górników pojawiła się choroba albo dolegliwość, boli mnie, że z nimi nie jestem i nie mogę im ulżyć w cierpieniu. Nie, nie o to chodzi. O to już kurwa nie wiem. Co ja tu jeszcze omijam? Coś na górze? No nie. No nie ma tu już nic. To o co chodzi? Tutaj jakaś książka? Tu? A, okej. Okay. To ominąłem. Dobra, to zobaczmy co tu jest, bo to może być istotne. Muszę spytać kapitana Ramireza, czy z Wielkiego Pałacu przyszła odpowiedź na mój list. Ulepszenie formuły to priorytet, ale chcę wrócić do pacjentów, potrzebują mnie, ale w ogóle przekazałam... A w ogóle przekazałam kapitanowi list? Może napiszę kolejny, nie zaszkodzi. Jeśli znajdę czas, przygotuję dawkę proszku z brzeczki drzewnej dla porucznika Valiente, który przyszedł do mnie, bełkocząc o jakiejś dziwnej teorii. Chyba nie spał od tygodnia. Silne stany lękowe i paranoja. Może stanowić zagrożenie dla siebie i innych. Doszły mnie skargi na starego biednego Hamiltona. Podobno spędza noce kręcąc się po instytucie i mrocząc o jakichś potwornościach, które widzi tylko on. Pewnie tęskni za dniami, kiedy naprawdę pomagaliśmy tu ludziom. Też za tym tęskni. Tak czy inaczej, nasz wierny stróż nie skrzywdziłby muchy. Wszyscy są ostatnio podenerwowani. Chciałabym przedyskutować to z Wasko, ale nie widziałam go od tygodni. Czyżby mnie unikał? Mam nadzieję, że nie zraniłam jego uczuć, gdy powiedziałam mu, że potrzebuję więcej prywatności. Ja, to było ostatnie. Otwórz drzwi do tego. Doktor Hypatia wymieniła kilka dziwnie zachowujących się osób. Czyżby któraś z nich była zmorą korony? Uwaga, szczerze, teraz to mam wrażenie, że to ona jest zmorą korony. A wiecie dlaczego? Bo ten głos... Omdlenia są coraz częstsze. Jest bardzo podobny do tego, którym gadała zmora korony. Do personelu najwyższej straży. Pamiętajcie, tylny dom jest wyłącznie. Więc jestem naprawdę zaintrygowany, czy mam akurat rację. No dobra, mamy oddział rekonwalescencyjny, mamy tam runę. Kawałek dalej jest amulet, być może na tym samym piętrze, kto wie. Jak nie, to piętro niżej. No i została nam jeszcze piwnica, która, do której prawdopodobnie muszę się dostać w taki sposób, że po prostu muszę zrzucić windę z wyższego piętra, żeby rozwaliła tamte deski. Chociaż w sumie to nie, nie muszę, czekaj. Otwórz włas. Właśnie. Dobra, zanim to zrobię, bo i tak się chcę z nim pożegnać, więc chcę mieć tutaj zapis. Ale zobaczmy, czy nie mogę tego po prostu granatem wysadzić? Weźmy żeby granat. Nie, nie, nie! Nie. Niestety nie mogę, czyli albo, czyli jednak będę musiał właśnie zrzucić tę windę. To jest w sumie dziwne, że granat nie może rozwalić kilku deseczek, no ale... Nie, nie, nie! No już zostawmy to bez komentarza, nie? No bo czasami nie warto poddawać nawet pod jakąkolwiek dyskusję tego rozwiązań gry. I to najróżniejszych gier, nie tylko konkretnie izomet. Tego typa dla bezpieczeństwa mogę zgarnąć. Nie. Chodź tu. Jeszcze jest sakieweczka. Dobra, prawdopodobnie był tu sam. Znaczy wróć, nie był, bo to jest to piętro, gdzie był ten jeden typ. Gdzie był ten typ jeden, co mnie tam wypatrywał niżej, ale mówię. Na bezpieczeństwo tego zgarniemy, tego drugiego się potem zabierze. Jak w razie było. I tutaj już chyba wszystko ogarnięte. O, tu jeszcze eliksir. Proszę bardzo. Jeszcze mogę 3 podnieść. Tutaj trochę bełtów. Nie mogę nosić więcej. Okej, trudno się mówi. Dobra. No to teraz, już teraz tak na serio. Żegnam się z wami. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored, w którym zwiedzimy pozostałe piętra Instytutu. I jeśli znajdziemy zmorę korony, to może zakończymy też samą misję. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!